Dzień dobry Państwu. Miło mi przedstawić przewodniczącego jury 18 edycji Gdańsk Dog Film Festival, pana Wiesława Saniewskiego, reżysera, scenarzystę, producenta. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Jesteśmy już po projekcji Pańskich filmów i jeden z nich, ten najnowszy film dokumentalny Banach. Między duchem a materią. Nie, nie tylko przywołuje postać y, wybitnego polskiego matematyka, ale w moim odczuciu stanowi także taką pewną klamrę y, pańskiej drogi do reżyserii filmowej. Bo przecież pan jest absolwentem właśnie Wydziału Matematyki y, na Uni Uniwersytecie Wrocławskim. To był Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, prawda? I y, no, była to uczelnia, gdzie chyba legenda Stefana Banacha była szczególnie żywa. Tak, no zacznę od tego, że nie lubię tego pełnej nazwy wydziału, bo chemii nie lubiłem i, i chemia nie ma nic wspólnego, niewiele ma wspólnego z matematyką. Matematyka, oczywiście, jest używana w chemii, tak jak i w fizyce. Ja jestem absolwentem matematyki a nie Wydziału Matwi z chem to jest takie, nie, nie, to tak, tak, przepraszam, to jest moje takie, jakby estetyczne zawsze zmartwienie, że, że się tak mówi. Tak, skończyłem matematykę, to były moje pierwsze studia, jakie skończyłem. Moimi wykładowcami byli także matematycy lwowscy. Był profesor Edward Marczewski na przykład. Byłem też na ostatnim wykładzie profesora Steinhausa, który że jak powiem, wynalazł Stefana Banacha. Na plantach w Krakowie. Yy, tak, tak, no właśnie wtedy. Słynne spotkanie. Tak. Yy, Stefan Banach mm, był w, matematycznym geniuszem, tak można powiedzieć. W filmie yy, stawia się go obok Mikołaja Kopernika i Marii Skłodowskiej-Curie jako jednego z tych naj, najwybitniejszych polskich uczonych. A jednak mam takie poczucie, że Stefan Banach dla wielu naszych rodaków, i to niekoniecznie ludzi młodych, jest, znaczy mają o nim dość mgliste pojęcie, a już o jego dokonaniach matematycznych tym bardziej. Czy Pan podziela taką opinię? Powiem więcej o jego dokonaniach matematycznych nie wiedzą często nawet matematycy i to wielcy profesorowie nie wiedzą oczywiście o przestrzeniach banacha wiedzą o analizie funkcjonalnej, ale na, mają bardzo małą wiedzę na temat zastosowań tych dokonań Banacha dzisiaj, w współczesnym świecie, w którym matematycy, nie tylko matematycy, w ogóle uczeni stosują jego odkrycia do na przykład cyfryzacji do świata. Co jest niezwykłe, o czym w tym filmie moim szczególnie mówią szwedzcy matematycy zajmujący się teoriami Banacha. No, ja też nie wiedziałem wiele o, 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 o yy, Banachu, jeśli chodzi o zastosowanie jego matematyki dzisiaj. No, niektórym kojarzy się, że jest szpital na Banacha w Warszawie dość popularny i, i to takie jest skojarzenie z tą osobą. No Bardzo ten... takie no, krzywdzące dla niego. Tak, i ten szpital ma, na pewno jedną jeszcze rzecz wspólną z Banachem, oprócz imienia, to to, że ma tomograf komputerowy, a tomograf komputerowy opiera swoje działanie na odkryciach Banaka, przestrzeni Banacha. Czyli nic nie jest przypadkowe? No, w, w tym wypadku myślę, że jeśli, mówimy, jeśli byłby jakiś przypadek, to tak, ale zgadzam się. Przypadki w zasadzie nie istnieją. Motorem tych działań może jest właśnie coś, o czym. Jeszcze się mało mówi, ale na przykład fizyka kwantowa. Pan studiował matematykę, a pański kolega po fachu, Krzysztof Zanussi, fizykę. Czy taka zdolność, umiejętność analitycznego myślenia jest pomocna w zawodzie reżysera, twórcy filmowego? Ja jestem przekonany, że tak, ponieważ matematyka szczególnie uczy dwóch rzeczy: analizy rzeczywistości. I potem syntezy tej rzeczywistości. A realizacja filmu na tym polega, że najpierw się rozkłada na kawałki jakąś rzeczywistość i potem z tych kawałków składa się nową rzeczywistość. Tak na przykład było w przypadku filmu. Yy, który spowodował moją chęć robienia filmów i przyjście do filmu, to jest popiół diament, diament, który został pokazany zamiast lekcji fizyki. Ja zo, nagle zobaczyłem, że moje podwórka, podwórka, które dawna, na których grałem w piłkę, biegałem, nagle są tam przedstawione jako y, 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 część składową innej rzeczywistości. I to było dla mnie fascynujące. I uważam, że matematyka, szczególnie matematyka, bardzo pomaga w tym. Muszę przyznać, że nie miał Pan szczęścia do cenzury. I to szczególnie na początku swojej drogi twórczej. Pański debiut, debiutancki film telewizyjny Wolny Strzelec powstał w 1981 roku i prawie 7 lat przeleżał na półkach. Kolejny nadzór zrealizowany w 1983 roku, premierę oficjalną miał dwa lata później. Czy takie doświadczenia, no dość przykre, nie deprymowały Pana, nie zniechęcały do robienia kolejnych filmów? Nie, to, to nigdy nie, nie de, jakoś nie, nie pr, mnie przed realizacją filmu nie wstrzymywało. Zresztą, jeśli mówimy o cenzurze, to jest to szerszy pro, problem, bo Cenzura była i jest i pewnie będzie, bo właściwie moje wszystkie filmy w jakimś mniejszym bardziej, lub większym sensie cenzurze ulegały. Nawet film robiony już w nowej rzeczywistości, taki film jak Deszczowy Żołnierz, czy, a zwłaszcza Bezmiar Sprawiedliwości, one były ocenzurowane w tym sensie, że nie chciano pokazywać lub blokowano pokazy, tak jak w przypadku Bezmiaru Sprawiedliwości, przez lata nie wolno było pokazać pełnego filmu fabularnego, a, a odcinki pokazywano o godzinie takiej, kiedy, nie, 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 jak to się mówi, nie chodzą tramwaje, zablokowane zostały w telewizji publicznej, która była koproducentem filmu przez jedną osobę, która miała duży wpływ na to, żeby taki film zatrzymać. Także to jest coś w pewnym sensie normalnego, z czym tak zwany twórca musi. My musimy mieć świadomość, że z czymś takim się zderzy. No i musi być przygotowany. Nawiasem mówiąc nadzór oficjalnie pokazał się w 85 roku, ale tylko na chwilę. Bo za moment po protestach służb więziennych został zdjęty i wrócił na ekrany bodaj w 87 albo 8 roku, czyli po pięciu latach mniej więcej. No ale to ciekawe, co pan mówi, bo cenzura w PRL-u była jakby oczywistością. Okazuje się, że bezmiar sprawiedliwości robiony już dużo, wiele lat później w demokratycznej Polsce też napotykał na problemy związane z cenzurą. Tak, bo cenzura ma różne kolory. Była cenzura czerwona, jest cenzura czarna i tutaj się bardzo komuś nie podobało, że jedna z postaci w tym filmie arcybiskup przypominał jakiegoś znanego mu kardynała. Poza tym przyjęcie było tam takie bardzo wystawne, co się bardzo nie podobało niektórym ludziom i to, że, że ten dostojnik kościelny wpływał na werdykt w sądzie i tak dalej. Więc nagle nie wiadomo, z której strony cenzura nagle wyjdzie i powie, pokaże swoje kłyto. To różnie bywa. Hmm. Powróćmy do filmu Nadzór. Pana no, najgłośniejszego obrazu w karierze. Pamiętam projekcję. Byłem studentem Uniwersytetu Gdańskiego i w auli Wydziału Humanistycznego odbył się pokaz, jeszcze sporo przed oficjalną premierą pańskiego filmu. To był taki chyba półlegalny pokaz zorganizowany przez DKF Żak. W wielkim napięciu oglądaliśmy wszyscy studenci, tam kilkaset osób było, pański film. I po jego zakończeniu zapadła grobowa cisza. I tak wychodziliśmy milcząc z uczelni, kompletnie zdruzgotani. A więc to był Pana najgłośniejszy film, jak uważam, ale czy Pan również najbardziej go docenia w swoim dorobku reżyserskim? Czy to jest Pana najważniejszy film? Nie, tak nie powiem, dlatego, że tak jak z dziećmi to jest. Myślę, że nie wiem, piątkę dzieci, siódemkę dzieci, nie mogę powiedzieć, że ten najmłodszy jest najfajniejszy, ja go najbardziej lubię, albo tamten. Na ogół może kalekie dziecko się najbardziej lubi, nie wiem. Więc w takim sensie kalekimi filmami, bo dostały po kościach na przykład, no były na pewno nadzór, na pewno był wolny strzelec, na pewno yy, deszczowy żołnierz i Bez zmian Te filmy dostały najbardziej po kościach i, i, i uważam, że, że no one są bardzo ważne. Ale równie ważny jest film Wygrany, który opowiada o właśnie o ściganiu się artystów, o szukaniu własnej ży drogi życia. Także nie mogę powiedzieć, że jeden z tych filmów jest najważniejszy. Ten jest jeden, z na Nadzór jest jednym z najważniejszych i na pewno dla mojej pracy, bo nie powiem tak zwanej kariery, bo to ja nie lubię słowa kariery, ale dla pracy filmowca był bardzo ważny, bo on zdecydował o tym, że dosyć szybko mogłem zrobić następny film, czy nawet dwa następne filmy. Także to na pewno ważne było. Wymienił Pan tytuły kilku ważnych dla Pana filmów. Nie najważniejszych, być może, ale ważnych. A jaka była największa porażka artystyczna w Pana odczuciu? Artystyczna porażka to myślę, że sezon na bażanty, dlatego że to mogło być ważne kino, ale popełniłem duży błąd wynikający z pewnej pychy człowieka, któremu się udało. Otóż e, przestrzegano mnie przed użyciem zbyt dużej, muzyki, du, e, e, dużej ilości muzyki w tym filmie. Przestrzegał Tadeusz Chmielewski, szef zespołu, w którym to robiłem i mówił, że Muzyka, którą tutaj zastosowałem, a byłem pod wrażeniem kompozytora przemysła Gintorskiego, z którym robiłem dwa filmy, nadzór i dotknięci, i użyłem tej muzyki dużo i za głośno. I ta muzyka skierowała ten film z takiego, takiej opowieści mocnej, psychologicznej, w stronę takiego dziania się, czyli kina akcji. I ten film. No, no, Warto, to było OK, ale on właśnie stał się taki, no może nie wielowymiarowy jak chciałbym, a, a jednowymiarowy za bardzo. I, to, to, i tu przyznaję już, no, nie żyje Tadeusz Chmielewski, że miał rację, że gdybym tu posłuchał jego i, i nie tylko, rodzina, która to oglądała, też czuli, to to, to, to ten film byłby dużo lepszy. To była, moim zdaniem, taka największa moja porażka. Co ciekawe, pisywał Pan również scenariusze dla innych reżyserów. Warto wymienić chociażby film Planeta Krawiec, który reżyserował Jerzy Domaracki, i to był początek Pańskiej kariery reżyserskiej. Natomiast dużo później powstał Paradox Lake, film z 2001 roku, kiedy Pan już był uznanym twórcą. Mówię o tym celowo, ponieważ to jest ogromna rzadkość. Większość polskich reżyserów. Nawet niekoniecznie bardzo utalentowanych w roli scenarzystów, pisała dla siebie, i właściwie przez wiele lat tak było, że no oni sami dla siebie pisali, chociaż niekoniecznie powinni. No może Wajda się wyróżniał z tego grona, a pan jednak pisywał dla innych reżyserów. Tak, pisywałem dla innych reżyserów, dlatego że jestem zawodowym scenarzystą, bo oprócz tego, że skończyłem matematykę, studiowałem historię, sztuki, dziennikarstwo, to także ukończyłem szkołę filmową. Za radą zresztą Andrzeja Wajdy skończyłem scenariopisarstwo, a nie reżyserię, ponieważ powiedział, że reżyserię należy się uczyć na planie. Byłem jego asystentem, m.in. Wojtka Marczewskiego przy Dreszczach czy Chęcińskiego, e, więc uczyłem się scenariopisarstwa i jestem zawodowym scenarzystą. W związku z tym e, no, zdarza się, że piszę dla innych. I takim rzeczywiście dla mnie ważnym filmem na pewno był Paradox Lake, ponieważ było to zderzenie z amerykańskim kinem, bo jednak to jest film amerykański e, i, i bardzo trudny, bo dotyczy fabuła dotycząca dzieci autystycznych. To, to nie było łatwe, zresztą ten film tam, odniósł duży sukces, jeśli idzie o reżysera, on chyba o, siedem, siedmiokrotnie zdobył Grand Prix na festiwalach. Mnie się udało dostać nagrodę, tu no nie chcę się chwalić, ale to dzięki reżyserowi, reżyserowi, że zrobił taki piękny film, za scenariusz na festiwalu w Mediolanie, co było dla mnie zaskoczeniem, że tam we Włoszech doceniono tak trudny kino. Ale jestem otwarty na, na pracę dla innych. Teraz napisałem scenariusz, który mam nadzieję będzie robić Magda Piekosz. Jest to scenariusz dziejący się na Śląsku, a ona, znakomita reżyserka, doskonale czuje Śląsk i tę tematykę tych ludzi. Y to się jednak zmienia jakby w polskim kinie grono utalentowanych reżyserów młodszego pokolenia takich jak Agnieszka Smoczyńska, Jan Matuszyński czy Łukasz Palkowski korzysta z cudzych tekstów no właśnie zawodowych scenarzystów i jak pan uważa czy to jest dobre zjawisko w polskim kinie tak, absolutnie. Uważam, że tak. I to świadczy wtedy o klasie takiego reżysera, który nie uważa, że on jest najlepszy i świetnie robi. Bo uważam, ja, ja sądzę, że w ogóle reżyser, który nie ma przygotowania scenografskiego, nie powinien pisać scenariuszy dla siebie, bo to się zawsze, czy prawie zawsze źle kończy. Prawie zawsze się źle kończy, ponieważ trzeba jednak. Mieć umiejętność opowiadania o nawet życiu codziennym w sposób filmowy. Tymczasem w polskim kinie, które często, jak to nazywam, jest zlewozmywakowe, czyli rodzajowe, jest to opowieść o życiu. A, a to Hitchcock, bo powiedział, że film, to jest opowieść o życiu, w którym to wyrzuca się wszystkie nudne rzeczy. A w polskim jest nudne, nudne historie. Ktoś tam opowiada dialog, jakiś mówi. I myje naczynia, ktoś tam inny wyciera się ręcznikiem, i tak dalej, chodzi po pokoju, wygląda przez okno. Jeżeli to nie służy yy yy dramaturgii, to jest to bez sensu. A właśnie mam wrażenie, że filmowcy polscy, reżyserzy tego nie czują. I dlatego jest potrzebny zawodowy scenarzysta, który potrafi z tej rzeczywistości, którą chce reżyser opowiedzieć, wycisnąć to, co najważniejsze, to, co jest najlepsze. A wszystkie inne te z rzeczy rodzajowe, czy jak ja to nazywam, zlewozmywakowe, odrzucić. Problematyka zniewolenia człowieka i jego tęsknoty do wolności przewija się w wielu pańskich filmach. Myślę, że to taki rodzaj leitmotivu. Podobnie jest w obrazie Bezmiar Sprawiedliwości, o którym już dzisiaj pan wspominał. W moim odczuciu jest to chyba najbardziej niedoceniony pański film, szczególnie w naszym kraju. No może jeszcze Deszczowy Żołnierz. Czy pan się z tym zgodzi? Tak, i ten motyw wolności jest dla mnie szalenie ważny. Ja myślę, że ja to wyniosłem z mojego domu, ponieważ no, tu muszę opowiedzieć historię moich rodziców. Ojciec, jako były, Akowiec uciekał z rodzinnych stron na Podlasiu i się, schował się na ziemiach odzyskanych, zachodnich, czyli we Wrocławiu. Moja mama miała takie duże poczucie sprawiedliwości i uważała, że że, że zwłaszcza taka wrażliwość społeczna jest bardzo potrzebna i myślę, że to się, te ich dyskusje przeniosły się w, w pewnym przypadku w jednym filmie to wprost, czyli yy, Deszczowy Żołnierz, bo tam jest opowieść i takiego byłego Akowca, i kogoś, kto próbuje zrozumieć drugą stronę. I, i, i tu niestety oczywiście ten film był za, za wcześnie zrobiony, bo się pojawiły teczki i tak dalej. E, to jest skomplikowana, długa historia, zresztą tu, za, za, żeby opowiadać. I drugim takim filmem był Bezmiar Sprawiedliwości. W Bezmiarze Sprawiedliwości to sprawa osądzania innych e, jest podstawowa. Gdzie sędzia, grany e, wspaniale przez Jana Frycza, mówi. Że jak ja mam prawo osądzać innych, kiedy ja sam siebie nie potrafię osądzić? Czyli to, że w zasadzie nie mamy prawa nikogo osądzać. Nie wolno nam, bo to jest rodzaj pychy i o tym też jest film. Bo ten film jest oczywiście o tym, dlaczego bohaterowie tego filmu, wszyscy prokurator, sędzia, obrońca chcą skazania człowieka. I tu jest druga sprawa, tu wychodzą inne rzeczy obnażające w ogóle system prawniczy w Polsce. Ten film był ciekawy też formalnie, bo zrobiony z punktu widzenia jakby trzech postaci, trzy równoległe opowieści, które oczywiście się tam przecinają. Tak, to ten sposób opowiadania narzuciła mi sama historia, bo jest dwóch bohaterów głównych, jest... Stary sędziak, będący w przeszłości też adwokatem, yy, opowiada o zawodzie prawnika młodemu absolwentowi prawa, który nie chce być prawnikiem. I opowiada mu swoje życie. Opowiada mu swoje trzy historie, w których raz był oskarżycielem posiłkowym, innym razem był obrońca. Obrońcą, a trzecim razem był sędzią. Dwukrotnie kłamie, okłamuje naszego bohatera. W związku z tym, że to są trzy historie, opowiedziałem je w ten sposób, że gra tych trzech bohaterów jeden aktor, bo to jest w sposób naturalny, ten sam aktor. Opowiada o sobie, z tym, że właśnie zmienia tylko kostium. No i druga rzecz, która tu się pojawia, formalna, ważna, że ten film opowiadany jest z ręki, ale nie do końca. To znaczy nawet jak, jeżeli kamera jest na tak zwanym wózku i, i, i operator ma kamerę na... Yy, Ramieniu. On, nie, on nie trzęsie, ale drgania z operatora przenoszą się na kamerę po to, żeby pokazać, że, że jego emocje przenoszą się na obraz. Zaczyna się również ten, prawie każde ujęcie od przekrzywionej kamery, tam gdzie on kłamie. I potem w trakcie ona się wyprostowuje, bo on opowiada prawdziwą historię, tylko na początku zakłamał tylko to, kim jest, tak? punkt wyjścia. Tak? Mhm. No i to dlatego w sensie formalnym jest ten film dla mnie bardzo ważny. W jednym z dawnych wywiadów powiedział pan, pozwolę sobie zacytować, emocje są do pogodzenia ze sferą intelektualną. Obie te sfery powinny istnieć w filmie, jeśli ma on mieć jakąś rangę i dotrzeć do widza. To kredo pańskiej twórczości, czy wciąż obowiązujące? Absolutnie tak, tak. I mam wrażenie, że czasami za, za dużo może wymagałem, od, może nie widza nawet takiego, który przychodzi, moje film oglądać. Ale. Znowu się naraża, ale pewni krytycy nie przygotowani byli na, na tego typu filmy. Oni wolą takie kino. Na szczęście jest ich myślę, w tej chwili: jednoznaczne, albo jest psychologiczne, albo przygodowe, albo mocno intelektualne, a nie to takie, które ma, tak jak Antonioni powiedział, trzy warstwy. On kiedyś powiedział przy okazji filmu Powiększenie, kiedy go zaatakowano, że zrobił taki film no, za bardzo za ładny, że tak powiem. To on powiedział, dla niego to jest ideał kina, który ma trzy warstwy film. Pierwsza warstwa taka dla szerszej widowni, czy jest to albo love story, albo jakaś kryminalna rzecz. Druga warstwa psychologiczna i trzecia wreszcie warsztatowa, gdzie ja wypróbowuję pewne rzeczy. No on tutaj na przykład zrobił słynną sekwencję z osuwaną kratą, przez którą duch bohatera wychodzi na zewnątrz, a to była taka sztuczka techniczna dosyć ładna. Tak, to pamiętam, Jack Nicholson. Tam, to to był Zawód Reporter. Zawód Reporter. Tak. I to była ta scena właśnie w zawodzie To była ta reporter. scena, a, a z kolei on przy okazji filmu e, powiększenia mówił o tej warstwie kryminalnej, która tam mm. jest na przykład tak, tak. i tak dalej. Także to kredo jest i jego credo jest mi bliski. Mm -hmm. No właśnie, jest pan teraz jurorem u nas tutaj w Gdańsku podczas Gdańsko Film Festiwal. Czy ten imperatyw twórczy, o którym przed chwilą rozmawialiśmy, można odnieść też do adeptów sztuki filmowej? Czy Pan dostrzega jakby takie elementy, chociażby w tych filmach, tutaj, które już zaczął Pan oglądać na naszym festiwalu? Tak, na szczęście w, 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 w kilku filmach to jest, i to są świetni, widzę dobrze zapowiadający się twórcy, którzy rozumieją, że e, kino, y, 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 Powinno poruszać, ale może też yy, prowokować do myślenia. Nie zmuszać, bo to jest brzydkie, ale prowokować do zadawania sobie pytań, i tak dalej. I takie filmy są najciekawsze. Nawiasem mówiąc, też yy, dla mnie są najciekawsze na przykład dokumenty, które próbują. Opowiedzieć o, 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 o odczuciach, uczuciach ludzi, czyli docierać do niego, czyli rodzaj takiego kina nazwałbym dokumentu psychologicznego, On jest bardzo trudny do opowiedzenia, bo kamera, która jest blisko bohatera, o którym opowiada, prawdziwego człowieka, opowiada o nim w filmie dokumentalnym, jest bardzo trudne do zrobienia, bo na ogół taki człowiek, jak czuje kamerę, to usztywnia się albo gra fałszywie, bo jest fałszywy. A tu zauważyłem, że niektóre filmy są prawdziwe, jest w nich prawda i to jest niezwykłe. I czy ta prawda jest dla Pana właśnie najistotniejsza? Bo też chciałem o dokument zapytać. Pan ocenia również dokumenty w tym roku na festiwalu w Gdańsku. Czy to jest ten najważniejszy element dla Pana zarówno jako twórcy filmów dokumentalnych, jak i widza czy, czy, czy jurora? No zabrzmi to może strasznie ba banalnie, jak powiem, prawda jest najważniejsza w kinie. Tak, prawda psychologiczna, nieprawda elementów takich, bo ktoś może obejrzeć, zdarzało mi się tak, że na przykład człowiek oglądał bezwiansprawiedliwość i mówi: Słuchaj, ale drzwi w tym pomieszczeniu nie mogły być takie. No, przepraszam, jak on mówi o prawdzie drzwi, to znaczy, że on nie rozumie kina, nie skupił się i nie powinien oglądać. Prawda psychologiczna, czyli to, co dzieje się między ludźmi, to jest najważniejsze, jeżeli zakłamiemy to, co się między ludźmi dzieje, albo jego reakcje tego człowieka, one są psychologicznie nieumotowane, to się źle odczuwa. Albo na przykład źle mówi nieprawdziwie. Na przykład błąd wielu reżyserów, którzy nie potrafią prowadzić aktora, że nie czuje, że aktor, że aktor jest taki sztuczny i mówi sztucznie. Błąd aktorów bardzo częsty polega na tym, że oni mają zaśpiew, że akcentują w górę. Na przykład no taki prosty przykład, który, którym się posługuję na uczelniach, gdy uczyłem aktorstwa. Na przykład inwokacja w Panu Taduszu. W teatrze on powie Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie. I ten zaśpiew idzie w dróg. W kinie powinien kropkować. Litwo, kropka. Ojczyzno moja, kropka. Ty jesteś jak zdrowie. Tyle cię trzeba cenić, przecinek. Ten tylko się dowie, kto się stracił. I tak dalej. Czyli to kropkowanie, intonacja w dół jest typowa dla filmu. Mhm. W teatrze idzie w górę. A, a y, wielu reżyserów tego nie słyszy, bo może nie wiedzą, ale też nie słyszą. Zauważyłem też, że w kinach czytający y, te dialogi y, Ci różni redaktorzy, oni też źle czytają i, i to jest takie, widać, że nie ma reżysera w tej chwili dabingu i te dabingi polskie są takie, czy lektorzy też filmu. Miałem szczęście, że w moim filmie w Banachu miałem bardzo dobrego lektora, który czuł, słyszał siebie i czuł dialogi. No tak, to bardzo ważne. Nawiązał Pan do Banacha, a ja chciałbym nawiązać do Pańskiego drugiego dokumentu, który dzisiaj pokazaliśmy. On powstał dużo wcześniej, bo w 2004 roku Rozdarcie, czyli Gombro w Berlinie. Być może to jest epizod w życiu Witolda Gombrowicza, ale jednak bardzo ważny. On na rok przyjeżdża do Berlina Zachodniego na zaproszenie Fundacji Forda. Jest bardzo blisko Polski, a jednak bardzo daleko. Pan zrobił film, który jest takim fabularyzowanym dokumentem. To jest format, który się coraz bardziej popularyzuje, nie wiem, czy Pan się zgodzi z tym, ale w moim odczuciu, no taka dość niebezpieczna. Dlatego, że to grozi jednak pewnym strywializowaniem opisywanej rzeczywistości. Natomiast Panu udało się uniknąć tej pułapki i powiem więcej, jak oglądałem ten film, miałem takie odczucie, że gdyby Pan się głównie oparł, oparł na archiwaliach, to nie udałoby się tak oddać osamotnienia tego bohatera, jego wyobcowania w tym świecie, do którego trafił, jak właśnie poprzez tylko archiwalia czy ewentualnie wypowiedzi osób, które gdzieś tam miały z nim styczność? Tak. Ja po przeczytaniu dziennika Gombrowicza miałem wrażenie, że koniecznie powinien powstać film o nim. A jeżeli o nim, no to podstawą powinny być. Powinien być jego dziennik. I nadal marzę o zrobieniu Gombrowicza w Argentynie, ale na początek spróbowałem zrobić film Gombrowicz w Berlinie. I tutaj uzyskałem zgodę Rity Gombrowicz, która po obejrzeniu filmu powiedziała, że grający rolę Gombrowicza Wojtek Ziemiański z teatru polskiego w Wrocławiu. no. Wręcz genialnie go przypomina, jeśli chodzi o twarz, bo sylwetkę to jest trochę niższy od. Tak, to, ale go, wyglądał kłapę. rzeczywiście jak go brodzi. Ale jak go twarz i wspaniale wszedł ten postać jego i właśnie samotność, ale także w potrzebę gry. W życiu, czyli przybierania różnych form. Forma dla Gombrowicza była ważna i dlatego ten film także jest w pewnym sensie bardzo for, for, formalny, czy powiedziałbym formalistyczny wręcz. Są takie tam sceny, w której na przykład on ma wykład w, w, w jednej z, w Akademii Literatury bodaj w Berlinie, gdzie on zaczyna, no, ktoś powie, wygłupiać się. On zobaczył sztuczność sytuacji, śmieszność, i w tę sytuację wszedł po to, żeby ją obnażyć. I on to znakomicie zrobił, ten aktor. I rzeczywiście bez aktora ten film by stracił co najmniej połowę, bo dokumenty są nie, niewielkie z tamtego czasu. One istnieją, ale nie są takie, które by powiedziały prawdę o nim, o tym, co odczuwa, odczuwał wobec Niemców i wobec Polaków, bo ten film jest wobec Niemców także okrutny, chwilami być może nawet niesprawiedliwy. No, jeśli idzie o Polskę, to myślę, że bardzo sprawiedliwie. On odczuwał ogromny żal do tej Polski wtedy komunistycznej, do której przybliżył się jak nigdy wcześniej po wyjeździe z Polski w 1939 roku, a oddalił się od niej duchowo najbardziej. Bo nagle zobaczył, że jest szkalowany, że jest oczerniany i odpychany. I, i to jego rozczarowanie spowodowało, że no, do tej Polski nigdy nie, nie przyjechał. Tyle może o przeszłości. Ja chciałbym zapytać Pana na koniec naszej rozmowy o plany twórcze. No zdradził już Pan, że jest, powstał scenariusz, który być może Magda Piekosz zrealizuje. Także trzymamy kciuki, ale czy Pan również pracuje nad czymś, co mogłoby stać się filmem, ale Pańskim filmem? Ale tych projektów mam bardzo dużo, aż za dużo. Dwa scenariusze mam gotowe. A nad trzecim pracuje, i to są mi najbliższe. W tej... Możemy uchylić rąbka tajemnicy? Tak. Jeden, y Ogromne kino, duże, bo to jest 15 wieczny powiedziałbym umownie, thriller psychologiczny, dotyczy Gdańska właśnie, obrazu Sąd Ostateczny i jego tajemnicy. i Właściwie jest to opowieść o tym, w jaki sposób ten film powstał i w jaki sposób znalazł się w Gdańsku. Nie późniejszy okres, który też jest bardzo ciekawy, bo to jest fascynująca historia obraz, tego obrazu, ale jak powstał, jak się tu znalazł, jest to też niesamowite, bo to jest opowieść o rodzeniu się nowoczesnej Europy. Opowieść również o rodzeniu się renesansu. Bohaterką główną jest gdańszczanka. I z tym filmem wiąże wielką nadzieję, zwłaszcza, że jedna z wielkich gwiazd amerykańskich, nie znając scenariusza, tylko słyszała o nim troszeczkę, jest wstępnie zainteresowana. To jest to duże kino i na pewno musi powstać w koprodukcji polsko-niemiecko-amerykańsko-włoskiej, nie wiem niemiecko -amerykańsko nie wiem jakiej, bo akcja filmu się toczy we Florencji, w Gdańsku i w Brugi. W różnych proporcjach, najmniej chyba we Florencji, w Brugi chyba najwięcej w Gdańsku. I ja wierzę, że, że ten film powstanie. Wierzę, że Kazimierz Ber, który jest producentem filmu Czarny Czwartek, Udźwignie to. On, ja powierzyłem los tego scenariusza, jeśli idzie o Polskę jemu, właśnie. Drugim scenariuszem. Przepraszam, to... jeszcze wejdę w słowo. Byłaby to chyba świetna promocja dla Miasta Gdańska, też. Powstanie takiego filmu w takiej produkcji, z takimi no, gwiazdami. Nie Niewątpliwie. Oczywiście ja o tym nie myślałem, tak samo jak o filmie wygrany, nie myślałem, że będzie promocją Wrocławia, czy bez miasta Sprawiedliwości, ale tak się stało przy okazji. Mm. Bo dla mnie, miejsce jest bardzo ważne. To jest także bohater zawsze filmu, nie tylko aktor, ale miejsce. Bo, bo geniusz miejsca jest, jest bardzo ważny. W każdym razie tak, byłaby to promocja dla Gdańska niewątpliwie. A drugim filmem, który jest gotowy scenariusz, jest to jeszcze pewna tajemnica, bo, bo ten film musi powstać bez środków publicznych i nie wiem, czy go zrobię, ale, ale jest już zainteresowany dosyć duży producent. Jest to tani film współczesny. Tamten jest film drogi. No, bo no tak, musi kostium. Kostium zrobiony w języku angielskim musi być, bo rynek polski nie spowoduje odzyskania tych pieniędzy. Musi być światowy. A to jest polskie kino skromne, współczesne. I trzeci Wreszcie temat, nad którym pracuję, dzięki propozycji, którą otrzymałem od pana Kazimierza Bera i jego firmy Nordfilm. To jest temat pod tytułem Żelazo. Jest to głośna afera z słynna, lat 70. do 80., słynna afera. I to jest niezwykłe kino, które by pozwoliło znowu zrobić film. Nie przymierzając, zachowując wszelkie proporcje, taki łączący pewne głośne tytuły, jak dawno temu w Ameryce, czy na przykład chłopcy sferajny, czy czy czarne inne kino, francuskie choćby, i tak dalej. Więc to jest też mo mocne kino, ale tu też potrzebna byłaby odwaga e, tych, którzy de decydują o, o pieniądzach publicznych, bo myślę, że bez publicznych pieniędzy się tego nie da zrobić. Ale e, tu jest problem taki, że no, niestety, istnieją nadal ludzie, którzy będą blokować ten temat. Powiedziano mi to już dużo wcześniej, w momencie, gdy dostałem tam propozycję od Kazimierza, będzie blokowany. I tego się obawiamy, aczkolwiek jestem zaprowiony w bojach. Z cenzurą czerwoną, więc myślę, że damy sobie radę z kolorową, jakąkolwiek. Rozumiem, planę, że to ludzie służb będą blokować. Tak, służba. Możliwość lub, realizacji. Tak, lub ludzie, nawet nie, ci, którzy po nich, że tak powiem, przejęli pałeczkę. To jest normalne. Ja się o tym dowiedziałem. Nawiasem mówiąc i od świętej pamięci Krzyśka Kieślowskiego, że, bo kiedyś on powiedział, gdy byliśmy razem zaproszeni z Szulkinem na Sylwestra do Wisły, filmowego Sylwestra, z trzech reżyserów. I było spotkanie z publicznością, i on coś tam powiedział, że trzeba ostrożnie mówić, bo te yy, yy, służby itd. i tak dalej. Wiecie, co to służby za nami jeżdżą, i on mówi, po co mają jeździć? One są na miejscu, tylko dostają cynk. Tak jest, one. I to, i to jest. Ja nie chcę opowiadać, zdemonizować tego, ale są ludzie, dla których to jest niewygodne. I się wychylają niepotrzebnie, bo, bo, bo to ich nie dotyczy. A to jest historia, która jest nie jest pasze oczywiście, ale no, tak naprawdę nie dotyczy tych ludzi wprost, więc nie wiem, ale okej. Okay, nie będę się rozpadał na ten temat. Jest to sprawa znowu producenta, który musi się wykazać pewną siłą, konsekwencją. Myślę, że, że kaźmierz, który no, ten siłę pokazał przy filmie. Czarny Czwartek da sobie radę. Trzymamy kciuki za tym, myślę, że nasi widzowie również. Bardzo dziękuję za rozmowę, Dziękuję. za przyjazd do Gdańska. Dziękuję, dziękuję za jurorowanie naszemu dziękuję. festiwalowi. Dziękuję Państwu. Wiesław Saniewski był naszym gościem. Do zobaczenia. Dziękuję, do widzenia.